Moi kochani, istnieje coś takiego, może istnieć, czasami się zdarza u człowieka coś takiego jak głęboki optymizm. Głęboki optymizm to jest umiejętność dostrzegania dobrej rzeczy we wszystkim. Umiejętność dostrzegania radosnych zdarzeń, nawet wtedy, kiedy nie jest wesoło. Nawet gdy pada deszcz, to można na przykład dostrzec coś ładnego w tym deszczu, że będzie się zieleniła trawka. Na przykład, lub na przykład jak śnieg pada, to na przykład można dostrzec coś optymistycznego, że można z tego ulepić bałwanka. Czyli optymizm, głęboki optymizm to jest coś, co może nie każdemu jest dane, co współcześnie jest bardzo rzadkim, bardzo rzadkim zjawiskiem u człowieka. I dlatego, kochani, są tacy głębocy optymiści, którzy uważają, że jak człowiek ma głęboki optymizm, to nie należy pokazywać byle komu. Bo jak się optymizm, szczególnie ten głęboki, pokaże byle komu, to ten głęboki optymizm się zużywa, się ulatnia i wtedy człowiek traci głęboki optymizm. Dlatego są tacy głębocy optymiści, bardzo głębocy optymiści, którzy swój głęboki optymizm chowają na zaś, na potem. I kochani, oni są przepełnieni optymizmem jak balon powietrzem. Natomiast nie widać tego optymizmu po nich, bo oni to ukrywają głęboko, bo są głębokimi optymistami. I dlatego, kochani, proponuję wam, żebyście od czasu do czasu odegrali rolę płytkiego optymizmu. Płytki optymizm to się ma radość na twarzy. Kochani, życzę wam z okazji niedzieli, bo dzisiaj jest niedziela, z okazji niedzieli życzę wam, a niedziela jest dniem optymistycznym, prawda? Niedziela jest zawsze miłym, serdecznym, fajnym dniem optymistycznym, no bo to jest początek tygodnia. W krajach arabskich to jest początek tygodnia. No i dlatego życzę wam, kochani, niedziela. To jest śliczny dzień, z okazji niedzielę życzę wam płytkiego optymizmu. Nie przesadzajcie z głębokością, bądźcie płytcy, ale radośni.